Przez wiele, wiele lat byłam osobą niewierzącą. Nie chodziłam do kościoła, nie modliłam się. Strata mojego dziecka była dla mnie ogromnym wstrząsem i nie umiałam się z tym pogodzić. Nie mogłam przebaczyć Bogu, dlaczego mi to zrobił. Czułam do Niego ogromną złość i obiecałam sobie wtedy, że znajdę Go. Że jeżeli On jest żywy i prawdziwy, to ja Go znajdę za wszelką cenę. I tak rozpoczęło się poszukiwania żywego Boga w moim życiu. Czytałam po kolei, stopniowo, te orędzia i ja nie zdawałam sobie sprawy, że ten Bóg, On w tym momencie działa na mnie, że On jest żywy, że On jest prawdziwy i że te orędzia nie są tylko dla niej, ale dla każdego z nas i że każde życie, każdy dzień jest dla nas darem i nie ma przypadków. Było to w 2014 roku, kiedy już rozpoczęłam czytanie tych orędzi, znalazłam wszystkie zeszyty na internecie przez zupełnie obcą mi osobę. Wykryto u mnie guza tarczycy i czekała mnie operacja. Wtedy już tak pomalutku zbliżałam się do kościoła, do sakramentów, ale jeszcze nie miałam tej takiej bliższej relacji z Panem Bogiem. Jeszcze za dużo na Jego temat nie wiedziałam. Bardzo bałam się tej operacji. Na sali przedoperacyjnej było kilka osób, z którymi leżałam na sali. I tak w żartach rozmawialiśmy sobie z dziewczynami, gdzie chciałybyśmy się udać. Jedna mówiła na Hawaje, jak nas uśpią. Jedna gdzieś tam, a ja powiedziałam, ja bym chciała iść do nieba. I Bóg dał mi wizję. Była to sala bez ścian, biała. Byłam zdziwiona, gdzie jestem. Spotkałam się z moją świętej pamięci babcią, która od ponad 10 lat wtedy nie żyła. Widziałam ją, rozmawiałam z nią. Moja babcia była piękna, była młoda, ubrana na biało, miała blond włosy. Była na około 1,5 metra ode mnie. Pytała się, co u nas słychać, co u mnie słychać. Opowiadała mi o moich dzieciach, rozmawiała mi się przecudownie z nią. I obok niej stała jedna czarna postać, cała czarna. Myślę, że to był mój dziadek, ale nie wiem, Bóg nie dał mi zobaczyć, kto to był. Po mojej prawej stronie stały 3 osoby. Jedna była bardzo wysoka, które tak jakby przysłuchiwały się, oglądały nas, słuchały, ale ja nie wiem, czy one mnie widziały. Kto to jest? Nie wiem, wydaje mi się, że były to osoby z mojej rodziny. I po kilkuminutowej rozmowie z moją babcią, w pewnym momencie ta wizja tak jakby ustała i zobaczyłam ogromną światłość za mojej babci, tak jak słońce, o wiele, wiele mocniejsze. Jego promienie tego światła oświecały mnie. Bóg jest tak bardzo potężny, tak wielki, że my po prostu nie zdajemy sobie z tego sprawy, jaką On jest wielką miłością, jakim On jest potężnym Ojcem. Ja przed moim nawróceniem miałam Go za równego sobie. Ja groziłam Mu, że Go znajdę, jak On mógł mi to zrobić. Ale wtedy, kiedy On pokazał mi, że On jest, On mi to udowodnił, ja nie wiedziałam, co ja mam powiedzieć. I Pan Bóg zapytał się mnie, jak żyłam. Zapytał się mnie, jak żyłam i stanęłam w prawdzie o swoim życiu, o sobie. Zaczął wyliczać mi moje grzechy. To, kim jestem. Tam nie było ani grama fałszu. Stanęłam w prawdzie o tym, jak wyglądam i nie miałam nic na swoją obronę. Ta światłość przenikała mnie, była tak ogromna, tak wielka, że moimi rękami zasłaniałam twarz, bo oślepiało mnie to światło, które padało na mnie.
Wiem, że nie miałam możliwości ucieczki, aby uciec od prawdy, od tego, kim jestem. A On tylko mówił mi przeszywającą prawdę o tym, jaki jest dobytek mojej duszy przez te lata, które żyłam tutaj na ziemi. To było bardzo bolące. I to, co mówił nam, to, co mówił mi Bóg, ja wiem, że to należało do mnie, że to byłam ja. I to było bardzo bolące. Cała dusza mnie bolała. Nie poszczególny element. I to nie koniec, bo chciałabym jeszcze wrócić do tego, że modliłam się do Maryi o wstawiennictwo, aby Bóg zwrócił mi moje dziecko. I usłyszałam głos Maryi. Nie widziałam jej. Widziałam ogromną światłość. Próbowałam ją gdzieś dojrzeć w tej światłości, ale usłyszałam jej głos. Maryja jest żywa, prawdziwa, ma przecudowny, ciepły, śliczny głos matczyny. I powiedziała mi takie słowa. Nie możesz dostać tego, o co prosisz. Zbyt dużo grzechu jest między wami. Daleka droga jest przed tobą. Jezus prosi czytelników o orędzi prawdziwego życia w Bogu, aby po każdej dziesiątce różańca świętego modlili się tą modlitwą. Jezu, moja jedyna miłości, modlę się za tych, których Ty kochasz, a którzy nie potrafią kochać Ciebie. Niech będą oczyszczeni i uzdrowieni, aby i oni także zostali uwolnieni od wszelkiego zła. Amen. Prawdziwe życie w Bogu, 8 sierpnia 1993 roku. Jezus zachęca nas, abyśmy prosili Ducha Świętego łaskę ujrzenia siebie, jak Bóg nas widzi. Ta cudowna łaska jest otwarta dla wszystkich. Bóg pragnie, abyśmy już tu na ziemi byli oczyszczeni i uzdrowieni i uwolnieni od wszelkiego zła.